pojechaliście? Proszę? Po co pojechaliście? Po packi. Packi dodaję. A co wam się stało, że Leda nagle nie używacie mojego ulubionego? Właśnie. Naprawdę? Wow. Ale profesjonalny mieszalnik. Co to jest? Mieszalnik. To? No. Element podłogi. Co? Co? Co ty powiedziałeś? Element podłogi. To jest deska z podłogi, która tu kiedyś leżała. Aha. Nie wiesz, którą podłogę wziąć? To żadnej nie wiem, bo one są poukładane tak, jak mają być. A, widzę, to jest tam! No tam jest twoja podłoga, ta jest nasza. Ona ma tu swoją podłogę? No. No wszystko wszędzie swoje. Mówię, nie cięła. Ona idzie spać. Czy tu będzie twoje łóżko w moim pokoju? Fajnie. O. No wsuniemy. Trzeba wyjąć z tego brzegu. Powiesz, ma dobrze, co ciocia robi? Mhm. Lulatko, nie dotknij tego kleju, dobrze? Bo się wklejesz i zostaniesz tu wklejona i nigdy się to nie ruszy. Następny dzień. Rafał właśnie jedzie po klej. Ja kontent wam codziennie robię, kochani, żeście mieli co oglądać. Dokładnie tak jest. Ja to tak się na własnym podwórku zakopać. Mówiłam, żeby rondo tu zrobić. Ktoś ma jakiegoś Land Rovera na sprzedaż albo chce się zamienić, to skorzystam. No dobra, próba wyjazdu. My już obserwowaliśmy przez okno. Komentarz? Nie. Yeah. Jeszcze chyba trochę to potrwa. Pomóc ci? Nie no, muszę sobie to rozkopać. O łopacie. Ja pitole. Nienormalny. Jak on to zrobił w ogóle? Coś ci tłumaczył? Bo rano jakoś wyjechał, nie wiem. Wjeżdżał w te śnieżyski. Nie rozumiem. Tego też. To tak jest. Chcieli jechać wszyscy, a on chciał szybko. On sam tak. Jedzie i sobie pojechał. Dobra, to jest chyba kolejny test. Tutaj mamy widownię. No zaraz wyjedzie może. Może zaraz wyjedzie, nie martw się. O wow. Dobra. Good job, Rafa. Good job. Good job. Good job. Really good job. Czekaj, czy pamiętasz, że mam jego telefon w ręce. Witamy. Hejka. Co tam, Aluna się zasłania? Czy mi się zdaje? Nie wiadomo. Kto dostał tulipany? Nie. Co? Urodziny, ten. Moje. Pójdź. Urodziny. Kiedy masz? Tamtego.
Powiedz 22. To ja tam mam. Powiedz 22. I co? Babę. Tak, może być? Na zewnątrz nie przeszkadza ta lampa. W czym? W nagrywaniu. Czego? W ogóle. Życie. No nie wiem, mi przeszkadzała. Jak krowy nagrywałam, to było widać. A jak nagrywałaś... A co lampa robiła? Dobra, rzucanie wody. Jakiej wody? Co? Co chodzi? Nie umiesz wody rzucać? How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Jak idzie? No widzisz, bardzo dobrze. Ile czasu do końca? Co robicie? Powie ktoś? Drzwi. Robimy drzwi. Trzeba odnowić talerze, żeby drzwi przedłużyć. I teraz są nam niepotrzebne. Ja usuwamy. No i teraz muzyka ta cygańska. Zapraszamy. O! No dobrze wam idzie. Leon, co oni robią? Panowie naprawiają szafeczkę. Jezu. Operacja przed śniadaniem. Oj, długo. Ja rozwalasz tę szafkę. No i teraz jest tak zagięty, widzisz tutaj, że nie wyjmiesz. Jedną z drugą. Ona tam ma łapy w tyłu. I było zostawić to. No to wybierz ona szklankę. Były pepko takie plastikowe, zielone. Nie wiem jak to macie. Wszystkie brzydki. Świece tam są. A gdzie świeczki? Luny. Jak to? W nos mu czy gdzie? Zrobiłam jakie czapeczki, a no właśnie. No, będziemy śpiewać. Luna sobie zaliczała, żeby śpiewać. Happy Aja? Happy Aja. Bierzemy te. Co? Co postawimy? Chodź mamo, jeszcze zdjęcie Lunie z tortem. Mój telefon, stop, czekaj. Mamo, zrób zdjęcie z tortem. No ja mamy zajęta. No kliknij aparat. Gdzie to jest? Bożeż ty, ja pitole. Uwaga. Ale tu stań tam. No, wszyscy. Happy Aja. Happy Aja. Słuchaj.
Dawaj. Życzenie pomyśl. No pomyśl życzenie. I życzenie. Uwaga, tylko nie byle na dywan. I w sufit. Uwaga, patrz. Bum! Ale zrobię bum. Brawo. Zrób takie miny jak... Jestem z nożem. O, super mina, naprawdę. Ja, ale dama, no super. Jak kroimy, tak? Może świeczki zdejmijcie. O Jezu, ale warstwa. Już jest przykrojone. Ucho to patyki są? I to wafla? Czemu nie wychodzi? No już, co do wafla? Z drugiej strony dokryj. Od góry patrzymy. Dobra. Lemon! Oooo! Brawo! A ty ucho jesz? Proszę. Ale jaki ładny talerz w ogóle. Deska w sensie? Deska, seru. Przypod... Taka deska. Jaki talerz? Co, tort stoi? To jest... A no faktycznie, to jest deska. A ja szukałam deski, żeby pokroić tabletki, nie było nigdzie. Blitki. Hap jajo luna. Hap jajo luna. No nie, dlaczego pan tam pojechał? Staniemy czy nie staniemy? Oto jest pytanie. Czytam ci monolog. Być albo nie być. Pamiętasz? Być albo nie być. Co dalej? Być albo nie być. Być albo nie być, oto jest pytanie. Powtórz. Oto jest pytanie. Powtórz całość. Kto pyta, nie błądzi. Co powiedziałeś? Oto jest przysłowie. Powtarzam. Być. Być. Albo. Nie być. Nie. Albo. Nie albo. Zzu. Zabijeć. Jezu, zabiję cię. Nie. Nie. Nie być albo nie być. Nie być albo być. Czy autor tej sztuki był debilem? Ty jesteś debilem! No. Głupio byłoby się pod domem zatrzymać. No trawa, zobacz. I zdejmować sufit. Zobaczyć te sceny. Tak. Bardziej nie mogę doczekać czyszczenia sufitu. To jak ten, to trzeba od razu myśleć o tej czujce, bo trzeba przewodować. No tak, trzeba będzie w rogu zamontować ten czujnik ruchu. Witamy w naszej ciemni. W naszej pracy. Nie, no to jest młody, poczekaj na to. Tutaj chcesz nie zniszczyć. Jak już zniszczyć? A będziecie używać do czegoś? Może to mniejsze łapki, może będzie ci wygodne, co? Nie. No dobra, ładna belka. Tam są takie małe elementy jakby... No podłożone, żeby poziom utrzymać pod wazerią. Here we go again. I nic się nie sy... What do you say? No ale to tu się sypało, tam się sypało. Zaraz zobaczymy. Sufit cały zawali to... No tu już pająki zaczynają wychodzić. Nie mów, no już tam jakiś pająk idzie. Teraz tylko przeciąć. A znowu tu jest. Nie, pusta jest czysta. No, tak obstawiałem się.
I tu mamy pod spodem deski. To samo. Wow, jak czysto! W dobrym stanie bardzo. Nie ma gniazd, myszy. Szkoda. Szkoda, no. Nie ma show. Nie ma show. Daj moją siekierę, będzie dalej. Wyższa od lumy ta siekiera. Boże nie. Bardzo dobrze. Dobra, idziemy zobaczyć, jak Rafał testuje nową siekierę. No hej! No się nie popisuj, rąbej. Wow, o Jezu, jak... Czego nie dałem rady dotknąć nawet tamtą siekierą. Jak to? Rąbiesz teraz to, czego się nie dało wcześniej? No. Nad czym musiałem bardzo dużo czasu spędzić. Stań za mną. Jezu, ostrożnie. To jest najlepszy sprzęt ever. I mogę iść jak prawdziwy drwon. Tamtą się tak nie dało chodzić. Brawo. Jezu, weź. Ej, może ja stąd pójdę. Ej, weź! Ja pitole, to odłóż to. Bo jeszcze odskoczy ta siekiera i będzie. Ciebie trafi. No właśnie. Hej. Hej. Ale dobrze, że pod farbą wyglądają. Tutaj są szpary, pod tym się sypie. One nie są zjechane, ale czy je można pozostawić? Pety. Wszystko to są deseczki, dlatego już podano. Nie. Nie można tych desek zostawić na wierzchu. A u nas znowu pada śnieg. Mądrego to wyjmiemy. My zawsze coś mądrego powiemy. Wiecie, co wam powiemy? Kiedy zaczyna się martwić o remont? Jak chodzisz do budowlanego, a tam się znowu witają jak z kumplem od flaszki. To teraz wiedzą wszystko, co chcesz, gdzie, na jaki adres, kiedy przywieźć. Wchodzisz i wiedzą, co kupujesz. Nawet nie musisz mówić. A tak serio, to już za nami wełna do ścianki działowej, która powstanie niedługo. Czytaj, w tym tygodniu co będzie. No powiedz coś, no, tam, tak, ja tu się tak męczę, produkuję, nic mi nie wychodzi. Trochę tak jak po flaszce. No, ten z tego sklepu właśnie. No, także... Czy u nas sezon budowlany trwa już od kilku miesięcy, a dzisiejsze wizyty mają nam miasto do zrozumienia, że on się dopiero dzisiaj zaczyna. O, łosie! Łosie! Oh my god! Wow! Łosie! Trzy, zobacz. Dwa, trzy, a to jest trzeci. Mamy łosie. No, potęga. Nic za nami nie ma? Nie ma. Ale wielkie, ja cię kręcę. I to ten chyba na łopaty. Który? Nie. Ten. Nie, to uszy. No, także łosie. Trzy łosie. Ja mam szczęście do łosi po prostu. Już nie wiem, już nawet przestaję liczyć ile razy widziałem. I do kucyków. I do kucyków, tak, ale to jest inna historia. No czekaj, bo zaczęliśmy coś mówić, że sezon remontowy u nas trwa kilka miesięcy. Końca nie widać. Będzie fajnie, jak górę zaczniemy robić. A w sklepach zaczął się dzisiaj. Gdzie nie zajdziemy, to wszyscy podekscytowani, bo właśnie zaczęli ludzie kupować towary. Tak, w sklepie elektrycznym pan co tam sprzedają, mówi, panie, przyszli, pół kilometra kabla zamówili. No dobrze, nie? Tu przetarg, tam kable, także... No i kamień szyba. Zaraz znowu nie rozumiem. Dobra, starczy tego. Wiosna przyszła. Znowu drifty, teraz na płocie. O, tam jest nasz domek nad stawą.
też bym nie wymyślił, że teraz... No w życiu. Już myślałam, że na łazienkę kupiliście. 8. 10 sztuk. No hej, powiesz, co będziecie robić? Tak, przygotowujemy nasz plan filmowy. Generalnie jakby nas ktoś z TVN oglądał, to zapraszamy. Chętnie wydzierżawimy kawałek terenu do jakiegoś super programu. A teraz tu będziemy kleili sobie folię, żeby, wiecie, pół pokoju tylko zabrudzić, a drugie pół, żeby było czyste. Hej, znowu się świecicie, migacie. No, musimy się migać. Powiedz, nie zamykaj Rafała, please. No to nasz. To nasz Rafał? Rafał ma infekcję. Zamykamy go na COVID-zie. Rafał! Zrób takie było. Jak ty go tam będziesz? Kawkany jeszcze ogarnąć. Święty spokój, Rafał, tylko kibelka nie ma jedzenia. Zaprezentuj tutaj. Nie. Luna, wychodź stąd. Zaraz wlej się w tą folię i będziecie wy powieszały. Idziemy, tata tam sam musi. Na górki wejdzie. Wychodzi stąd, jedna i druga, już! Bo was zakleimy. Dawaj. A wy co tu dzisiaj robicie? Bawić się. Bawić? Ciekawe spód. A czemu ty jesteś Team Santa? No nie mam innych spodni. Mam jeszcze w kartonach. Mam te zielone na zmianę. Także wielka garderoba. No ja też mam podobnie wielką. I 7 kartonów ubrań w stodole. Jak zimno. Minus 1. Śmierdzi? Kurysz. Dobrze jest. Kawi. Nieźle. Włączcie lampkę, która mryka. A to co? Nie działa nic tu? Nie ma? To działa, świeci się. A, super. Ekstra. Bardzo ładne. No, ekstra gorki. Czy gwoździe były? Nie. Tutaj tyle dziur. No pewnie tak. Co było? Gwoździe. Hejka! O, patrz, to przyszedł. Jezu, jak to mokro. A ja butów nie, w sensie nie założyłam kaloszy. Jakoś się nie spodziewałam tak. Czego się nie spodziewałeś, że jak idziesz do wody, to będzie mokro? No. Tam jest jezioro, tam jest źródełko w ogóle. Wow. Chodź, pokażemy Antynie, gdzie jest tań. Gdzie jest? Co najadło? O, jest, wypływa. Aha. O, tam, winda ma... Tam. Tak? No to prowadź.